niezła perspektywa, prawda? Tak na ciebie z góry patrzą politycy. No to teraz to normalne. Jeśli się któremuś politykowi nie podoba być kontrolowanym przez obywatela, to mówcie mu do zobaczenia, do widzenia, wynoś się. My musimy państwu pokazać, że nie płacicie 18% podatku, tylko 60%. Na poziomie centrum jesteście niszczeni podatkami, a na poziomie tutaj dolnym korupcją, nepotyzmem, familizmem. To niesamowite, że w Będzinie często chyba nie mają pracy. Jacy? Tylko ze Zelda i Platformy. Oni mają was, proszę, zmienić 8 milionów złotych. Dostają prawie 200 milionów złotych z tego powodu rocznie, że są w sensie. Dlaczego ludzie stąd uciekają? Bo się was boją. Bo grozicie. Co, będziecie łamać nogi może? Dość. Panie prezydencie, czy pan przyszedł tutaj za swoje pieniądze, czy może za podatnika częstochowskiego? Nie, pan uważa na to, co pan mówi. Szanowny panie przewodniczący, czy potwierdza pan w takim razie, że nie było pana oświadczenia przez prawie rok 2012 roku? Mówią, że oni są dziewiczy. Szanowni państwo, to była podczas taką taka słynna kobra dziewica. Oni są mniej więcej tak samo dziewiczy. A dlaczego państwo uwierzyliście w bajki, że można bez jednego głosu nie przewrócić systemu? Wiecie dlaczego? Dlatego, że ordynacja wyborcza została zabetonowana dla gości, którzy finansowo i prawnie nie chcą dopuścić normalnych obywateli, takich jak wy i ja, do polityki. Jak zlikwidować problem bezrobocia? Usunąć kumpli ze spółek. A kto może... Chwała z Polski! Ma być waszym obowiązkiem! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Nie, to oni mają pieniądze, a co my mamy? Siebie i dobre pomysły. Teraz pytanie, czy zaufacie? Jeden głos jest bardzo ważny.